Ważą się losy żyjących wolno krów z gminy Deszno. O zwierzętach zrobiło się głośno, gdy zapadła decyzja o wybiciu stada. W obronie krów stanęli aktywiści, którzy od kilku tygodni koczują na pastwisku, żeby zapewnić im opiekę. We wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Ochrony Zwierząt z powiatowym inspektorem weterynarii. Chodziło o ustalenie zasad współpracy, ponieważ tej organizacji właściciel przekazał stado. Biuro Ochrony Zwierząt nie będzie się uchylało przed tymi badaniami. Ma świadomość, w jaki sposób należy te badania przeprowadzić, jak przygotować zwierzęta. W tym momencie zawiera też stosowne umowy z osobami, które udostępniają teren na potrzeby tych badań. Wystarczy nam po prostu kilka dni na zorganizowanie techniczne tej kwestii. W dniu dzisiejszym oczywiście stado było w miejscu ich dotychczasowej siedziby, natomiast nie było odpowiednich warunków, nie było odpowiednio pomniejszonej zagrody, która umożliwiałaby indywidualne znakowanie i badanie tych zwierząt. To zostanie przeprowadzone w ciągu kilku dni. Dzisiaj idziemy po prostu ustalić warunki współpracy, bo takie jest nastawienie Biura Ochrony Zwierząt w stosunku do inspekcji weterynaryjnej. Samo spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Po godzinie przedstawiciele BOS wyszli w bardzo złych nastrojach. Zarzucili inspektor weterynarii brak chęci współpracy. Pani inspektor co chwila wychodziła ze spotkania. Nie chciała jakby nam w żaden sposób ułatwić tego spotkania. Problem pojawił się w każdym z poruszanych momentów. Świetnie się rozmawiało z przedstawicielami gminy, bo oni są skłonni do współpracy, bo chcą się już też pozbyć zbędnych kosztów. Pani inspektor rzuca nam za każdym razem kłody pod nogi. Chcieliśmy ustalić termin badań, które chcielibyśmy dokonać w tym tygodniu, żeby jak najszybciej po prostu tę sprawę zakończyć. Spotkanie zakończyło się tym, że pani inspektor nagle weszła do pokoju, wyprosiła nas, powiedziała, że musi przerwać, bo ma ważne polecenia służbowe i kazała nam po prostu wyjść. Powiatowy inspektor weterynarii w Gorzowie nie znalazła czasu na rozmowę z mediami. Proszę zabiegać o termin spotkania po prostu, czy mailowo, czy telefonicznie, w innym terminie, nie w tej chwili. Biuro Ochrony Zwierząt chce przekazać stado krów do gospodarstwa w Czarnocinie w Zachodniopomorskim. Pomysł ten pozytywnie oceniają przedstawiciele gminy Deszczno. Rozwiązanie przedstawione przez stowarzyszenie jest rozwiązaniem bardzo ciekawym. Tutaj państwo chcą zaopiekować się stadem, chcą je utrzymywać w tych warunkach, które my aktualnie dla tego stada zapewniliśmy. Chcieliby również przebadania tego stada, także w naszej ocenie rozwiązanie jest jak najbardziej zasadne. O krowach z gminy Deszno wypowiadały się najważniejsze osoby w kraju z prezydentem, premierem i ministrem rolnictwa łącznie. Wszyscy opowiadają się za tym, żeby zwierzęta przebadać i pozwolić im żyć dalej.